Poniedziałek 29 stycznia, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski TMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny zdominowany jest przez dane ze Stanów Zjednoczonych, które opublikowane zostaną w większości o 14.30 i będzie to indeks PCE Core, czyli miara inflacji preferowana przez Fed, dalej wydatki i przychody Amerykanów, a 2 godziny później indeks Dallas Fed. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na przemówienia. Przemawiać będzie Ingves oraz Jochnik z Riksbanku oraz Lautenschläger i Kili z Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli chodzi o kalendarz, to wszystko. Przejdźmy do analizy technicznej. Na początek Auten ZD, który wybił linię łączącą szczyty z października oraz stycznia i zatrzymał się w okolicach szczytu z początku stycznia. Na wykresie dziennym rysuje się formacja szpulki wskazująca na niezdecydowanie rynku, co w tym wypadku wspiera bardziej spadkowe odreagowanie, które może przybrać postać ruchu powrotnego do przełamanej linii i są to okolice poziomu 1.0950-1.0930. Docelowo wzrostowa tendencja powinna być kontynuowana w kierunku październikowych szczytów i są to okolice poziomu 1.1290. Dalej mamy ropę WTI, która nie zdołała przetestować szczytu z 25 stycznia w okolicach 66,85 dolarów za baryłkę. Obecnie widzimy spadkową korektę, dla której wsparciami będą kolejno poziomy 65,85, czyli zniesienie Fibonacciego 38,2%, korespondujące z 50-okresową średnią kroczącą, a w razie pogłębienia korekty kolejnym wsparciem będzie 65,50 dolarów, czyli zniesienie Fibonacciego 61,8%. Przełamanie poziomu 66,45 pozwoli na przetestowanie zniesienia Fibonacciego 50% całego trendu spadkowego sprzed kilku lat przy 66,85 dolarów za baryłkę. Na koniec euro PLN, który próbuje wymazać część ostatniej zniżki, jednak tutaj warto zwrócić uwagę, że przełamane zostały dołki z początku roku, także wzrostowy ruch należy traktować jedynie jako korektę i w dłuższym terminie notowania powinny zmierzać w kierunku zewnętrznego zniesienia Fibonacciego 127,2% w okolicach poziomu 4,10. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.